Psalm 42 należy do najbardziej znanych psalmów błagalnych, psalmów, które śpiewamy kilkanaście razy w ciągu roku, także w liturgii Wigilii Paschalnej. Psalm jest jednym z psalmów śpiewanych przez synów Koracha. Jest taka grupa psalmów, kilkunastu psalmów w Piśmie Świętym, których autorstwo daje się właśnie synom Koracha. Oni są, przypuszcza się, jednym z kapłańskich rodów, a więc należeli do pokolenia Lewitów i oni posługiwali śpiewem, prowadzili śpiew w świątyni, więc to są ludzie, którzy są cały czas przy świątyni w Jerozolimie i mają w sobie ogromną miłość dla świątyni. I to jest ten psalm, jest pierwszy z tej grupy psalmów synów Koracha, psalmy od 42 do 49, potem 84, 85, 87 i 88. To są psalmy synów Koracha, a więc psalmy tych, którzy są bardzo mocno liturgicznie i tak całym sercem związani ze świątynią. Ale ten psalm powstaje w czasie niewoli babilońskiej, a więc w czasie, gdy ci, którzy są związani ze świątynią, są z niej wygnani, są poza świątynią, są w Babilonie, gdzie nie ma świątyni, mają poczucie, że ich świątynia, miejsce ich posługi, miejsce ich powołania jest zburzone, jest zniszczone. I to jest też, myślę, ważne tło do tego, by dobrze zrozumieć przesłanie tego psalmu. Bez żadnego wstępu pierwsze wersety, tak bardzo znane: jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Piękne słowa, które też związane są z ciekawą interpretacją pierwszych chrześcijan, jak łania czy jeleń pragnie wody. Bardzo często przy chrzcielnicach, w miejscach chrztu w starożytności umieszczano podobizny jeleni. Tutaj kojarzy mi się mozaika z kościoła San Clemente w Rzymie, gdzie również są jelonki, które piją wodę ze źródła, w którym jest krzyż Chrystusa. Oto starożytna myśl była taka, że jeleń może zjeść węża, a kiedy to zrobi, to odczuwa głębokie pragnienie, bo ten jad węża jest w tym jeleniu, nie jest dla niego zabójczy, ale potrzebuje wody, potrzebuje pić, żeby ugasić pragnienie i ugasić ten palący jad, który w nim jest w środku. I święty Augustyn mówi, że tak jak jeleń, który zjada węża, potrzebuje potem wody, tak człowiek, który przygotowuje się do chrztu, pokonuje w sobie węża, diabła, grzech, szatana i pragnie wody chrztu, pragnie obmycia wodą chrztu, zaspokojenia tego pragnienia w spotkaniu z Chrystusem. To stąd w starożytności ten obraz jelenia przy chrzcie. Warto się nad tym też zastanowić, nad znaczeniem naszego chrztu, nad naszym pragnieniem Boga w codziennym życiu, w codziennym spotkaniu z różnego rodzaju jadem, czy potrafimy powracać do Chrystusa, czerpać tą wodę, zaspokajać swoje pragnienie w spotkaniu z Chrystusem. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedy więc na nowo ujrzę oblicze Boga? To jest to pytanie, które zadają ci synowie Koracha wygnani z Jerozolimy. Łzy są moim chlebem powszednim, dzień i w nocy. Ludzie mówią mi, gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? To pytanie pojawia się w czwartym wersecie, ale pojawia się też w wersecie 11. Kości się we mnie kruszą, lżą mnie przeciwnicy, cały dzień mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg? Kpią sobie ze mnie. To jest Twój Bóg? Byłeś w świątyni, teraz jesteś na wygnaniu, śpiewaj tu pieśni radosne. To jest, proszę bardzo, jak on nad tobą czuwa, czemu cię zostawił, gdzie jest twój Bóg? To jest to doświadczenie, które może być też w nas. Ktoś nas może krytykować, atakować, kpić sobie z nas. Przez to, że my pozostajemy wierni Bogu, także w doświadczeniu opuszczenia, w doświadczeniu jakiejś samotności. Wspominam i rozrzewnia się we mnie moje serce. Wspominam, jak kiedyś na
czele uroczystych pochodów wchodziłem do domu Bożego. To też śpiewają synowie Koracha, więc ci, którzy pamiętają te uroczyste liturgie w świątyni jerozolimskiej. Wspominam, jak to było piękne, jak byliśmy blisko Boga. Możemy mieć w sobie takie przypomnienia, wspomnienia takiej bliskości Boga w szczególnej modlitwie, w rekolekcjach, w adoracji. Mamy takie chwile w życiu, w swojej historii, kiedy czuliśmy, że tak jest dobrze, tak bardzo blisko jesteśmy Pana. Były wtedy głosy radości, głosy dziękczynienia, świąteczny orszak. A teraz moja dusza jest zgnębiona i jęczy we mnie. Ufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiać. Ufaj Bogu, werset 6 i ufaj Bogu, werset 12. Powtarza się to jako dosłownie to samo. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mojego oblicza i mojego Boga. Powtórzenie tych wersetów, 6 i 12. Ufaj Bogu, a te w tekście hebrajskim tutaj jest dosłownie oczekuj Pana. Oczekuj Pana. Czekaj na Pana, bo On sprawi, że będziesz Go wysławiać. Miej nadzieję. Nie tracę nadziei. Wierzę, że to doświadczenie się skończy. We mnie samym dusza jest zgnębiona, ale przywołuję na pamięć Ciebie w kraju Jordanu i Hermonu, góry Mizar. To jest to doświadczenie przypomnienia sobie tej wędrówki od Jerozolimy w kierunku Babilonu. To właśnie mija się Jordan, mija się Hermon, górę Mizar. Prawdopodobnie chodzi o górę Zaorach, to jest przy źródłach Jordanu, więc to jest ta, jakby przypominam sobie tą wędrówkę, już nie w świątecznym orszaku, ale wędrówkę, która prowadziła do krainy wygnania. Ale jakby nie traci autor psalmu, psalmista, wiary. Za dnia udziela mi Pan swej łaski, w nocy mu śpiewam i sławię Boga mojego życia. Bardzo piękne określenie Boga. Już nie wszechpotężny, wszechmocny, wszechwiedzący. Bóg mojego życia. To jest mój wybór. Wybrałem Go na zawsze. On jest Bogiem mojego życia. On jest sensem mojego życia. On jest tym, który to życie prowadzi, który to życie kieruje. Mówię do Boga, moja opoko. Jakby nie przestaję mówić do Boga, moja skało, mój fundamencie, mój najważniejszy punkcie odniesienia. Czemu zapominasz o mnie? Czemu mam wrażenie, że o mnie zapominasz? Czemu chodzę smutny? Kości się we mnie kruszą, kpią ze mnie, mówiąc, gdzie jest Twój Bóg? Czemu jestem zgnębiony? Ale ufaj Bogu. To jest takie bardzo ludzkie. Ten psalm jest taki bardzo, bardzo osobisty, taki bardzo prawdziwy w kontekście każdego z nas. Z jednej strony bliskość Boga, z drugiej oddalenie. Poczucie, że jestem blisko, a potem wchodzę w grzech. To także tą niewolą, to nie możemy tylko patrzeć historycznie na psalm, który pochodzi z okresu niewoli. To jest psalm, który mówi o człowieku, który jest oddalony od Boga przez grzech. Wspominam, jak chodziłem w świątecznym orszaku, jak chodziłem po świątyni jerozolimskiej, a może wspominam, jak żyłem w jedności, w komunii świętej. Jak przyjmowałem komunię świętą i byłem blisko Boga. A teraz jestem smutny. A teraz stoję w kościele, niby jestem na modlitwie, a nawet czasem na to nie mam chęci i nie chodzę do spowiedzi, nie idę do spowiedzi, nie przyjmuję komunii. To jest stan człowieka, który jest w niewoli babilońskiej, to jest stan człowieka, który jest w niewoli grzechu, który jest w oddaleniu od Boga. I to bardzo często jesteśmy tego sami powodem, tego poczucia. Z jednej strony mówimy sobie, że Boga nie ma, nie rozmawiam z Nim, nie mówi do mnie, a z drugiej strony to ja się oddalam. To ja przestaję słuchać. To ja przestaję do Boga mówić, szukać tego spotkania. Ale nie przestaję tęsknić. Jak łania pragnie wody, tak ja pragnę Boga. Tak ja tęsknię za moim Bogiem. Bardzo pięknym komentarzem do tego psalmu są słowa świętej Katarzyny ze Sieny, która mówi tak, modląc się tym psalmem, słyszy słowa Jezusa. Stań się samą tylko zdolnością przyjmowania, a ja stanę się Twoim potokiem. To jest modlitwa człowieka ubogiego, modlitwa grzesznika,
modlitwa wielkiej ufności, zawierzenia Bogu. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do otwarcia tego psalmu, do modlitwy. To piękne, że zobaczcie, codziennie prawie 200 osób otwiera Słowo Boże, razem z nami modli się tekstami psalmu. Trwamy na takiej modlitwie. Niech ona nas prowadzi, niech nam pomaga zrozumieć prawdę o tym, jak bardzo blisko jest Bóg tego, który tęskni, który pragnie, który go szuka. Niech ta modlitwa pomoże nam przygotować się na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Dobrego dnia. Szczęść Boże. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.